Witam was serdecznie. Ja już jeździłem w Le Mans Ultimate, ale zanim będziemy rozmawiać sobie o tej gierce, to chciałbym tak krótko o historii, ponieważ pojawienie się Roberta Kubicy w Formule 1 sprawiło, że zaczęliśmy chcieć jeździć w F1, zaczęliśmy szukać gier. I wtedy pojawił się, znaczy ja jeździłem na F1 Challenge jeszcze, ale R-Factor pojawił się takim najbardziej, w zasadzie jedynym możliwym środkiem do tego, żeby faktycznie ścigać się multiplayerowo. Wtedy poszliśmy za Robertem Kubicą, wtedy masę Polaków grało właśnie w R-Factora, właśnie w tą jedynkę. I słuchajcie, pojawienie się Le Mans Ultimate z jednej strony dla mnie bardzo oczekiwane, nawet na motomówcach, na naszym podcaście rozmawialiśmy o tym, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych gier przeze mnie w 2024 roku. Możliwe, że bardziej czekam na test drive akurat, ale bardzo czekałem na Le Mans. I teraz pojawienie się Roberta Kubicy oficjalnie w Ferrari, oczywiście Ferrari, ale właśnie w kategorii Hypercar sprawia, że wydaje mi się, że sięgniemy chętnie po ten tytuł. I zanim zaczniemy o samym tym, jak się jeździ i tak dalej, przejdźmy sobie do tego, co w ogóle gra nam ma do zaoferowania. Oczywiście mamy tryb online, mamy Race Weekend, czyli jazdy z botami. Chcę wam tutaj tylko pokazać, jakie mamy tory, ponieważ mamy 7 torów w Sebring. Mamy Portimao, czyli Algarve, Spa, Le Mans, Monza, Fuji i na końcu Bahrain. Ten Bahrain? Ciekawy. Klasy GTE. Zacznijmy sobie od GTE. To brakuje mi tutaj możliwości obracania, brakuje mi tutaj możliwości też zobaczenia, kto jeździł danym samochodem. Fajnie by było, jakby to było pokazane, no bo różnic nie widzę żadnych. Nie wiem, po co mi ten wybór. Natomiast jesteśmy we wczesnym dostępie. I teraz tak, mamy Astona Martina i kilka różnych malowań, kilka różnych zespołów. Mamy Corvette, pierwszy raz Corvette w licencjonowanym tytule. No i ponownie mamy jeden. Ale chodziło mi o to, że mamy dwa różne i też nie wiemy, jaka jest różnica między nimi. Mamy Ferrari, tu też tego. Ferrari to jest sporo akurat, nie? No możecie być pewni, że Ferrari trochę jeździ. I mamy jeszcze Porsche. No i to Porsche wygląda ciekawie, brzmi ciekawie. Ja najwięcej czasu spędziłem w Ferrari jakoś tak serduszkiem i najbliżej do Ferrari. Natomiast tego Porsche jest tutaj pełno i ono jest tak jakby, wydaje mi się, że jest najbardziej też dopracowane. Ale dobra, wróćmy sobie do tego, co tu jeszcze mamy za samochody, bo mamy jeszcze LMP2 i tutaj w LMP2 są dwie rzeczy, które trzeba wam pokazać. Po pierwsze, wszyscy jadą tym samym, czyli to jest Oreca 07, ale mamy jeszcze, no tak, Alpine oczywiście, ale mamy gdzieś tutaj to jest, kawałek dalej, czekajcie, kawałek dalej, mamy Inter Europol Competition, nasz polski zespół i tu akurat, co jest ciekawe, to akurat w tym przypadku LMP2, no to już nam się zmieniają te numery na boku i tak dalej. Tego nie było właśnie w GTE, ale to też dlatego, że te samochody różnią się od siebie wizualnie, więc może dlatego. I ostatnia klasa, Hypercar, słuchajcie, no myślę, że tutaj najwięcej osób będzie polowało na to. Zaczynamy od Cadillaca, który został podobno zrealizowany w 100% przez nich. Zobaczymy. Większość to są oczywiście rzeczy z R-Factora 2, bo to Le Mans Ultimate to jest tak naprawdę R-Factor 2 i to widać w wielu aspektach, nie będę tutaj jakiś odkrywczy, jeśli powiem, że tak jest. Słuchajcie, no co do tych hypercarów, no to mamy ponownie, mamy wszystko to, co widzieliśmy w poprzednim sezonie, wszystko jest licencjonowane, więc no, mnie to cieszy, że w końcu taka gra trafiła, możecie sobie tutaj zobaczyć, jeśli aktualnie jesteście fanem któregoś zespołu, to możecie się przejechać. Ja myślę, że Toyota ma wielu zwolenników, więc za chwilę przejdziemy sobie do niej. Jeszcze chwila, jeszcze Porsche, o i mamy Toyotę, Gazoo Racing, tak. Więc jest to wszystko, wygląda to obiecująco, natomiast gdy pierwszy raz odpaliłem grę i teraz już zobaczycie trochę gameplayu, więc zobaczcie sobie, jak ta gierka wygląda, ja będę dalej rozmawiał o niej. Słuchajcie, pierwsze co, to mamy masę gliczy, mamy wczytywanie, które trwa wieczność, chyba 3 minuty wczytuje się pierwszy raz i wtedy masa gliczy, fizyka jazdy okropna, dziś coś nie działa, jest takie, mam takie wrażenie, że gdy skręcę o 30%, to jest wszystko ok, natomiast gdy skręcam dalej, To nie jest odwzorowane 1:1 do mojej kierownicy. I to są pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia, które sprawiają, że ja nie chcę grać w ten tytuł. Po prostu. Natomiast przełamałem się, słuchajcie. Przełamałem się, zagrałem jeszcze parę razy, przejechałem na kolejnych torach. I jak Hypercar to było wrażenie dla mnie koszmarne, źle mi się tym jeździło. Jak LMP2 pierwszym razem też było takim dosyć złym wrażeniem, tak już od momentu, kiedy wsiadłem do Ferrari w GTE, już było troszkę lepiej, już było, zaczynałem troszkę bardziej tę grę pochłaniać, trochę bardziej ją analizować, trochę bardziej się nią cieszyć i co ciekawe, to było w deszczu, jak teraz widzicie tutaj, w deszczu na Monzy wziąłem sobie udział,
w treningu. No i przyznam wam szczerze, że tutaj w tym momencie zacząłem lubić tę grę. Stwierdziłem, dobra, to w takim razie idę na online, zobaczę jak jest z trybem online. I od momentu, kiedy połączyłem się z serwerem, miałem do wyboru LMP2. Z jednej strony posmutniałem, z drugiej strony mówię, dobra, to jest challenge, sprawdźmy. Wchodzę, słuchajcie, na ten serwer, jakby nigdy nic. Przejechałem kilka okrążeń i pokochałem tę grę. To jest niesamowite, jak z takiego brzydkiego kaczątka, ze zgliczowanej gry, ta gra nagle stała się piękna. Wy widzicie tę ewolucję teraz na waszych ekranach. Gra stała się po prostu piękna, ładna, kompetytywna. Co prawda, dalej nagle się jakieś Porsche pojawiło w LMP2 i nie wiem dlaczego tak jest. Dalej momentami te samochody delikatnie przycinały, ale więcej problemów miałem na jeździe z botami niż na trybie online. To tryb online jest tym, który tutaj najbardziej, najlepiej pokazuje nam, czym ta gra powinna być. I te boty, które tam są dodane, wydaje mi się, że nie powinny one tam być. Tylko tryb treningu i tylko tryb po prostu luźnej jazdy. To jest jedyne, co ta gra powinna mieć do zaoferowania. I teraz, czy ja polecam? Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, czy ja polecam ten tytuł, ponieważ bardzo dużo jest tutaj niespójności. Nie mówiłem o tym, ale gdzieś tam w menu są jakieś dziwne opcje. Jeśli chodzi o samo ustawianie samochodu, no to z jednej strony mamy mało opcji konfiguracji go, z drugiej strony jest to na tyle dziwne, że ciężko jest się w tym połapać na początek. Ja wam powiem tylko jedno. Odkryłem w sobie miłość do ścigania się przez internet ponownie. Ponownie, tak samo jak wtedy, w 2010-2011 roku, kiedy zaczynałem ze swoją przygodą w tytułach multiplayerowych, wyścigowych, tak ponownie odkryłem to na nowo i jedno wiem na pewno, że powstanie zespół, w którym będę się ścigał właśnie na tej grze. Dzisiaj was jeszcze do niego nie zapraszam, myślę, że takie ogłoszenie będzie za jakiś czas. Chciałem zwrócić ten tytuł, przyznam wam szczerze. Natomiast nie mam ku temu żadnego powodu. Po pierwszych 10 minutach już zwrot już był klikany, ale jeszcze dałem szansę i będzie na pewno ogrywane to u mnie. Jeśli wy też chcielibyście się przejechać, wydaje mi się, że warto, bo co najważniejsze, to w odróżnieniu od Rennsport czy od Forzy Motorsport, którą gdzieś tam niedawno mieliśmy, to jest to tytuł bardzo przystępny też każdemu po prostu z nas. Wiadomo, Rennsport jest we free-to-playu, ale nie wiemy, jak te samochody tam będą sprzedawane. Tutaj mamy grę na licencji, która kosztuje 120 zł. I wydaje mi się, że jest to gra robiona w końcu przez ludzi z pasją. W końcu takich, którzy chcą nam dostarczyć jak najlepszych wrażeń multiplayerowych. I do zobaczenia na torze. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego małego materiału. Ja zostałem kupiony i od dzisiaj trenuję. Jeśli chcecie, to w linku podam wam adres do mojego Discorda, gdzie na pewno zmontujemy jakąś ekipę, która będzie sobie jeździła multiplayerowo. Jest już parę chętnych osób u mnie tam, więc no mam nadzieję, że znajdziecie dla siebie miejsce, jeżeli interesujecie się tego typu grą. Do następnego.